Servus, to jest podcast Kibicowski Głos Motorowców, tworzony z myślą o kibicach motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem kibicowskim motorlublin.com. Witamy wszystkich kibiców Śląska Wrocław i motoru Lublin w 6. odcinku naszego podcastu. Przygotowaliśmy kilka niespodzianek, będą nowe rubryki, ale pojawią się też nowe głosy. Jednym z nich będzie głos Krzysztofa, który na co dzień jest redaktorem naczelnym Śląsk.net i przygotował on dla nas materiał o rezerwach Śląska. Wielkie dzięki. Oczywiście za sportową stronę, która odnosi się do naszej drużyny, tradycyjnie odpowiedzialny jest Rafał. I na koniec pojawi się drugi z debiutantów, niezwykła persona. Na trybunach nikomu nie trzeba jej przedstawiać. Już od lat 80. aktywnie związana z motorem, rozpoznawalna w światku kibicowskim, z nieraz ciętą ripostą. Lepiej nie podchodzić, jeżeli nie macie nic do powiedzenia mądrego. Ale to, co najważniejsze dla niego, to zawsze motor i piłka nożna. Chodzi oczywiście o Smoka, czyli reprezentanta starych Reksów, który na co dzień kibicuje z Ferajny. I Smoku przygotował dla nas materiał, który odnosi się do wydarzeń z końcówki lat 80., kiedy to zawiązywała się zgoda motoru z kibicami Śląska. I według Smoka nasza zgoda za chwilę będzie świętowała 33 lata, czyli o rok krócej niż zazwyczaj inni podawali, m.in. świętej pamięci Romek Zieliński, datując na 1 października 1989 roku. Jest to ciekawe spojrzenie ze strony Smoka i warto wziąć je pod uwagę, skonfrontować z opiniami innych kibiców na ten temat. No myślę, że będziemy jeszcze drążyć temat przy następnych odcinkach. Ważne jest, żeby też odezwały się te osoby, które były jakby uczestnikami tamtych wydarzeń. I tak długim wstępem czas zacząć kolejny odcinek Głosu Motorowców. Na początek ruszamy z nową rubryką Taka Ciekawostka. Będzie ona pojawiać się sporadycznie i tylko wtedy, gdy uznamy, że faktycznie jest coś ciekawego do dopowiedzenia. I na pierwszy ogień. Podczas meczu z Pogonią Siedlce prowadzący doping tak się przejął wydarzeniami na boisku, że w pewnym momencie zapomniał pozdrowić układowicza z Łęcznej. Podobno do przerwy gniazdowy miał już z 10 wiadomości, które przypominały o pozdrowieniach. Widać czujnych mamy kibiców, ale należy zaznaczyć, że w drugiej połowie gniazdowy zreflektował się i pozdrowił wszystkich przyjaciół w komplecie. Ostatnio dołączyło do naszej ekipy motorlublin.com kilka nowych osób i miejmy nadzieję, że na dobre zadomowiał się w naszej kibolskiej redakcji. Na przykład jest wśród nich kilku grafików. Co ciekawe, jedna to dziewczyna, zaś drugi to student sinologii. A to oznacza, że już niedługo motor będzie sławny również wśród Chińczyków. Z kolei najmłodszy z rekrutów do ML.com okazało się, że w wolnych chwilach gra na perkusji i oznacza to, że w przyszłości może wskoczy też na etat bębniarza. Kilka ciekawostek z ostatniego wyjazdu. Na wyjeździe do Olsztyna najmłodszy wyjazdowicz miał 11 lat, a najstarszy 72 lata. Czy wiecie, że w Olsztynie mieliśmy dwa megafony, ale jeden i drugi załapał się na solidną kąpiel, więc nie spełniały one swojej roli przez większość meczu. Nasz Zakazowicz spotkał się z gościnnością gospodarzy. Miał też okazję w przeciwieństwie do nas przeczekać mecz w suchym miejscu oraz próbować lokalnej kuchni, przy okazji przewijając tematy kibicowskie. Za to dziękujemy Stomilowi. Jeden z naszych kolegów zdecydował się zagrać w roli głównej w zapowiedzi przedmeczowej. Zapowiedź miała wyjść na mecz z Jastrzębiem, potem jednak przesunęliśmy termin na Pogoń Siedlce, no i na rezerwy Śląska. Niestety nie udało się zrealizować żadnego terminu. Kto wie, może w końcu wstawimy to przed rezerwami Lecha. Jednak kolega trafnie zauważył, że na filmiku ma na sobie akcesoria zimowe. A tu przecież wiosna i coraz wyższe temperatury. No więc jeśli kolega się nie obrazi, to najwyżej filmik wykorzystamy następną zimą. Kibice plakatują, klub billboarduje. W związku z meczem z rezerwami Śląska widziane w kilku miejscach na mieście billboardy. Miejmy nadzieję, że nie jest to jednorazowy wybryk ze strony klubu. Swoją drogą wciąż są widoczne billboardy promujące ćwierćfinał w Pucharze Polski z Rakowem. Bramkarz Kacper Rosa przejął numer 1 na koszulce. Wcześniej pod tym numerem występował Paweł Budzyński,
który został wypożyczony do wiązownicy. Od meczu z rezerwami Śląska ruszają zapisy na wyjazd do Pruszkowa. Pamiętajcie jednak, że organizator nie przewiduje zbyt dużej puli biletów, więc wyjątkowo przy zapisach będzie obowiązywała zasada kto pierwszy, ten lepszy. Wyjazd samochodowy, bilety po 20 zł, płatne przy zapisach. Cześć motorowcy, czas na sportową warstwę meczu Motor Lublin, Śląsk 2 Wrocław. Mecz odbędzie się 1 kwietnia, ale liczymy na to, że nie będziemy mieli prima aprilis w kontekście wyniku. Motor to 8 drużyna drugiej ligi, natomiast Śląsk 2 Wrocław to jest czerwona latarnia, czyli 18 ekipa, a różnica pomiędzy naszymi drużynami to 13 oczek. Krótko mówiąc, oczekujemy tylko zwycięstwa. Tylko zwycięstwa tym bardziej, że w ostatni weekend Motor na moment, mamy taką nadzieję, zatrzymał się w swoim zwycięskim kroku. Motor przegrał w ostatni weekend w Olsztynie 1-2, ale trudno powiedzieć, by ten mecz zagrał źle, o czym zresztą wielokrotnie już powtarzał Gonzalo Feo, zarówno na konferencji pomeczowej na miejscu, jak i na konferencji przed meczem ze Śląskiem 2 Wrocław. Krótko mówiąc, takie mecze niestety, ale będą się zdarzać, zwłaszcza, że graliśmy z zespołem, który także chce walczyć o awans i jest na 6. miejscu w tabeli drugiej ligi. W tym momencie Motor ma 6 punktów straty do wspomnianego Stomilu, no i co? Trzeba będzie te punkty odrabiać, a najlepszą okazją będzie właśnie pojedynek z ostatnią drużyną ligi. Motor to nadal najlepiej punktujący, obok Znicza Pruszków, zespół w 2023 roku na boiskach drugoligowych. Oba zespoły zgarnęły po 12 punktów, tak było już tydzień temu, ale oba zespoły przegrały właśnie w miniony weekend. Najbliższy weekend Motor może być nieco spokojniejszy pod kątem powrotów dwóch zawodników do kadry meczowej. Wracają Sebastian Rudol i Filip Luberecki. Pierwszy pauzował za żółte kartki, drugi z kolei był na zgrupowaniu reprezentacji do lat 18 i rozegrał dwa spotkania z rówieśnikami z Bułgarii. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że aż trzech zawodników jest zagrożonych pauzą, jeśli dostaną żółte kartki w najbliższym meczu. I mówimy o trzech podstawowych zawodnikach: Piotr Ceglarz, Arkadiusz Najemski i Filip Wójcik. No, siłą rzeczy nie chcielibyśmy, żeby znowu nasza obrona straciła połowę składu osobowego przed kolejnym meczem, tym bardziej, że w Wielką Sobotę Motor będzie musiał mierzyć się z bardzo mocnym Zniczem Pruszków. Gonzalo Feo na konferencji przedmeczowej powiedział, że jest mały kłopot z dwoma zawodnikami. Natomiast my mamy swoje typy, ale nie będziemy ich publicznie mówić. Tym bardziej, że zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało już w sobotę na stadionie. Nie będziemy nikomu pomagać w identyfikacji tych małych problemów. Mamy nadzieję, że jednak zespół sobie z tym poradzi. Tym bardziej, że Motor ma szeroką kadrę, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach. Szeroką kadrę, w której prym wiodą zawodnicy tacy jak Filip Wójcik czy Rafał Król. To zawodnicy z największą liczbą minut. Rafał Król ma na swoim koncie już 8 goli i jest najskuteczniejszym zawodnikiem Motoru w tym sezonie. Co ciekawe, do tej pory wszystkie jego gole wpadały w meczach, których Motor nie przegrał. Niestety, ta seria zakończyła się w Olsztynie, gdzie gol z rzutu karnego dał tylko i wyłącznie bramkę honorową i pozwolił jeszcze w końcówce wierzyć o tym, że jest szansa na jeden punkt. Rafał Król w tym meczu ze Śląskiem 2 Wrocław przebije granicę 2000 minut. W tym momencie ma na jego koncie 1988 minut ligowych i jest tuż za Filipem Wójcikiem, który zgarnął 2070 minut i Filip jest jedynym zawodnikiem z kadry Motoru, który wszystkie 24 spotkania ligowe, a także wszystkie pucharowe rozpoczynał od pierwszej minuty. Mecz ze Śląskiem 2 Wrocław będzie już trzecią potyczką tych drużyn w obecnym sezonie. Najpierw oba zespoły spotkały się pod koniec lipca w rundzie wstępnej Pucharu Polski. Wtedy przy ulewnym deszczu na arenie Lublin Motor wygrał 4-2. Gole strzelali dla nas Ezana Kasaj, Filip Wójcik, Sebastian Rudol i Michał Król. To był bardzo ciekawy mecz, mecz, w którym działo się wiele, a w którym także to goście prowadzili w Lublinie, więc wcale nie było tak łatwo, jak mogłoby się wydawać po wyniku. Miesiąc później, 27 sierpnia, oba zespoły spotkały się przy Oporowskiej w ramach ligi. Tam już padł remis 1-1. Gola znowu dla Motoru strzelił Ezana Kasaj, ale wcześniej przecież fatalny błąd popełnił Paweł Budzyński
i Motor już na początku meczu stracił gola. Gola, który jak się później okazało kosztował aż 2 punkty. Tamten mecz można zapamiętać też jeszcze z jednego wydarzenia. To wtedy po raz ostatni w barwach Motoru zagrał Michał Żebrakowski. Od tamtego spotkania minęło już 7 miesięcy, a Żebrakowskiego nadal na boisku nie widzimy. Przewlekła kontuzja niestety nie pozwoliła mu na powrót do piłki. W ostatnich tygodniach już jest coraz bliżej na to, by wreszcie Żebrakowski zagrał w meczu ligowym i na to czekamy. O czym zresztą mówił Gonçalo Feio na konferencji, że już widział ten uśmiech po strzelonych golach na treningu. Mamy nadzieję, że już niedługo Żebrakowski będzie mógł się cieszyć także z goli ligowych. A mecze ze Śląskiem 2 Wrocław w Lublinie mają swoją tutaj małą historię w ostatnich latach, bo to już będzie czwarty mecz tych drużyn. Pierwsze spotkanie oba zespoły rozegrały 3 kwietnia 2021 roku, a więc niemal równo 2 lata temu. Wtedy w Wielką Sobotę Śląsk wygrał 3-2 i trzeba sobie powiedzieć, że to był najniższy wymiar kary, zwłaszcza że wrocławianie zmarnowali wtedy rzut karny. 5 grudnia 2021 roku, a zatem pół roku później, Motor zamykał rundę jesienną. To było kilka dni po bardzo ważnych spotkaniach w Chorzowie i po pucharowym starciu z Legią Warszawa. To był też mecz, który pokazał, jak trudno jest ściągnąć kibica na stadion przy Stadionowej 1, nomen omen. Kilka dni wcześniej z Legią spotkanie oglądał komplet widzów, a spotkanie już ze Śląskiem 2 Wrocław nawet nie przyciągnął 2000 widzów. A zatem mamy nadzieję, że teraz pobijemy zdecydowanie ten wynik, bo poprzeczka też nie jest wysoko ustawiona. Podobnie też nie było dużo ludzi na wspomnianym meczu pucharowym, ale wtedy również pogoda nie dopisała. Teraz może też nie będzie zbyt pięknie, ale przede wszystkim Motor dzisiaj to jest zespół, który chce się oglądać i który warto oglądać, bo jego mecze naprawdę są atrakcyjne dla oka. Mamy nadzieję, że tak samo będzie w najbliższy weekend, w najbliższą sobotę i liczymy na zmniejszenie strat do strefy barażowej, do goniących drużyn, raczej zwiększenie przewagi nad goniącymi drużynami, jak choćby Lechem 2 Poznań. Tym bardziej, że już lada moment czekają nas kolejne trudne wyzwania. Jak wspomniałem, za tydzień wyjazd do Pruszkowa właśnie na mecz ze Zniczem w Wielką Sobotę, a tydzień po świętach do Lublina przyjedzie właśnie Lech 2 Poznań. Lech, który całkiem dobrze sobie radzi w wiosennych spotkaniach. Tyle o Motorze, a czas też poznać naszego najbliższego rywala, ale o nim nie ja będę opowiadał. Lepiej to zrobi Krzysztof Rakowicz z redakcji śląsknet.com. Zapraszam. W sobotę do Lublina przyjedzie drugi zespół Śląska Wrocław, który ma coraz trudniejszą sytuację. Już przed startem rundy wiosennej zamykał tabelę drugiej ligi i celem na obecną rundę niewątpliwie powinno być to, żeby jak najszybciej zacząć wygrywać. Tymczasem Śląsk co prawda wygrał pierwsze spotkanie, to w świetnym stylu pokonał rezerwy Zagłębia Lubin 4-3, ale pozostałe 3 przegrał, w konsekwencji czego coraz bardziej osadza się na dnie tabeli. Teraz z każdą następną kolejką punkty będą niesamowicie ważne dla WKS-u, bo póki co nie wszystko jest stracone. Ale na obecną sytuację Śląska przekłada się kilka rzeczy. Zacznę od ofensywy, która jesienią niestety obfitowała w spore problemy, bo jesienią Śląsk zdobył zaledwie 22 bramki i to jest drugi najgorszy wynik w drugiej lidze, tylko Pogoń-Siedlce miała gorszy wynik o 1 bramkę. Brakowało także wyróżniającego się strzelca, tam nie było takiego snajpera, którego można by było określić, że jest liderem ofensywy w zespole Krzysztofa Wołuszka. Gdzieś tutaj każdy zawodnik strzelał mniej więcej porówno. Oprócz tego na 19 kolejek, które miały miejsce właśnie w minionej rundzie, aż 7 skończyło się bez strzelonego gola przez Wrocławian. No i oprócz tego właśnie tak można było też z perspektywy trybun, czy tam widza na sofie siedząc, patrząc w telewizję, oglądając mecze Śląska 2 Wrocław, można było też odnieść takie wrażenie, że Śląsk wygląda bez pomysłu w ofensywie, wchodzi na połowę rywala i nie wie do końca, co z tą piłką zrobić, jak ją umieścić w tej siatce. Przez to ten wynik był taki, a nie inny. Natomiast obecnie w rundzie wiosennej to wygląda znacznie lepiej, gdyż w każdym meczu
meczu, w którym Śląsk, który Śląsk rozegrał, Śląsk zdobył co najmniej jedną bramkę. Łącznie ich już ma wiosną 8. Jest to trzeci najwyższy wynik w lidze, co bardzo oczywiście cieszy wrocławian, ale na to się przekłada fakt, że do Śląska dołączyło kilku nowych zawodników i to głównie oni odpowiadają za te trafienia, gdyż Patryk Szwedzik, który naprawdę notuje świetne wejście do Śląska, zarówno do drugiej drużyny, jak i do pierwszej, gdyż on już ma też swoje minuty w Ekstraklasie właśnie już rozegrane, on strzelił 4 gole w rundzie wiosennej. Oprócz tego Dawid Bałdyga, który przeszedł z Siarki Tarnobrzeg, ma także jedno trafienie, tak więc ponad połowa tych trafień należy do zawodników, którzy właśnie dołączyli do Śląska zimą. Natomiast żeby wygrywać, to nie wystarczy mieć dobrej ofensywy. Trzeba ją podeprzeć solidnym murem obronnym, którego w Śląsku brakuje i właśnie ta defensywa jest głównym źródłem problemów WKS-u. W tej rundzie już w każdym meczu wrocławianie stracili co najmniej 2 bramki. Łącznie tych bramek już jest 10. 10 razy już bramkarz Śląska musiał kapitulować. To jest drugi najwyższy wynik w bieżącej rundzie. A jeśli chodzi na tle całego sezonu, to wrocławianie odnotowali tylko i wyłącznie 3 czyste konta, z czego pierwsze miało miejsce dopiero w 10. kolejce. Zatem tutaj wszyscy we Wrocławiu musieli bardzo długo czekać na to przełamanie się w defensywie, można tak to nazwać. I rzeczywistość jest taka, że jeżeli zawodnicy Śląska nie poprawią swojej dyspozycji w defensywie, to ciężko będzie o dobre wyniki, nawet jeżeli niektórzy zawodnicy są w formie, jak na przykład wspomniany przeze mnie wcześniej Patryk Szwedzik, który rozerwał worek z bramkami po dołączeniu do Śląska. Jednak on na 90% nie wystąpi w tym spotkaniu, gdyż o 17:00 Śląsk zaczyna swój mecz z Motorem, a pierwszy zespół o 20:00 rozpoczyna swój mecz w Gdańsku z Lechią i prawdopodobnie tam właśnie będzie Patryk Szwedzik. Natomiast na pewno w meczu z Motorem będzie mógł wystąpić Przemysław Bargiel. On naprawdę w tej rundzie wyrasta na takiego lidera środka pola Wrocławia i także przekłada to na statystyki, gdyż już 2 razy trafiał do siatki w bieżącej rundzie i do tego to właśnie dzięki jego bramce z 11 Śląsk pokonał Zagłębie Lublin, drugi zespół oczywiście, w 20 kolejce. A tych kolejek do końca sezonu jest coraz mniej i z pewnością w drużynie robi się coraz bardziej napięta atmosfera, pojawia się coraz więcej nerwów, a klub robi wszystko, żeby uniknąć spadku. Między innymi mogliśmy być świadkami ostatnio tego, że cały występ w meczu z Garbarnią Kraków między słupkami zaliczy, uwaga, kapitan pierwszej drużyny Michał Szromnik. Tak więc widać to gołym okiem, że wszystkie ręce są na pokładzie, by uratować Śląsk 2 Wrocław. Ale to właśnie dlatego, że WKS jest jedną z 3 drużyn w Ekstraklasie, które mają swój drugi zespół na szczeblu centralnym. I szkoda byłoby stracić ten komfort, bo rezerwy wojskowych odgrywają rolę takiej kopalni talentów, jakby to nazwać. W ostatnim czasie do pierwszej drużyny z przysłowiowej dwójki przeszli Mateusz Stawny, Adrian Bukowski, Łukasz Gerstenstein czy kilka dni temu Hubert Muszyński. Oni trenują z ekstraklasowym składem, ale by nabierać doświadczenia, to grają właśnie w tej drugiej lidze, która jest optymalnym poziomem do ogrywania się na poziomie seniorskim. No a z drugiej strony zawodnicy z pierwszej drużyny, którzy nie grają wystarczająco dużo w Ekstraklasie lub wracają po kontuzji, mogą grać w rezerwach i dla nich ta liga też jest odpowiednim poziomem, a spadek do rozgrywek niżej byłby dużą stratą, zwłaszcza dla rozwoju młodych grajków, który jest, można tak to ująć, taką doktryną w drużynie trenera Wałczka i widać to na papierze, ponieważ średnia wieku zawodników wynosi około 21 lat. Zatem łatwo można wywnioskować, że większość kadry to są młodzi zawodnicy, dla których gra w rezerwach Śląska to pierwsze przetarcie z seniorami, a pomagają im w tym bardziej doświadczeni piłkarze, na przykład Mariusz Pawelec, legenda dla Wrocławia, który oprócz bycia zawodnikiem jest członkiem sztabu szkoleniowego. A więc największy nakład jest położony na pomoc najlepszym zawodnikom z Akademii w stawieniu pierwszego kroku w seniorce. Teraz w ich nogach i pomysłach sztabu jest to, czy uda się uratować drugi zespół Śląska przed spadkiem. Szanse jeszcze na to są. Wrocławianie mają 4 punkty straty do bezpiecznej lokaty, a do tego mają zaległy mecz z 24 kolejki przeciwko Górnikowi Polkowice, który zajmuje ostatnią pozycję przed strefą spadkową. Na ten moment WKS jest w pełni skupiony na sobotnim meczu i łatwo nie odpuści.
Ja osobiście mam nadzieję, że będziemy świadkami piłkarskiego widowiska, które dostarczy multum emocji. No jak będzie, to przekonamy się w sobotę o godzinie 17. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Mówił Krzysztof Rakowicz z redakcji Śląsk.net. Witam Was. Trochę wspomnień przed naszym meczem ze Zgodowiczem. Często pada pytanie, jak to się zaczęło. Jeżeli musimy się wrócić do lat 80., do końcówki lat 80., ale wspomnieć też o wcześniej, o latach 80., przynajmniej to, co ja pamiętam, o czym mogę powiedzieć. Generalnie można powiedzieć, że Zgoda ze Śląskiem rozpoczęła się przez to, że graliśmy mecz z Ruchem Chorzów na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Były to trochę inne czasy, nie komputerowe, nie internetowe, także wyglądało to całkowicie inaczej niż teraz. Należy wspomnieć, że ze Śląskiem nigdy nie były jakieś stosunki ostro napięte, chociaż były incydenty. Takim incydentem było, kiedy chłopaki wracali z Lubina i gdzieś tam doszło do jakiegoś spięcia, ktoś od nas dostał w oko. Przy następnej okazji ta sprawa została wyjaśniona, czy można powiedzieć załatwiona, ale dość taki specyficzny sposób, bo nie było tam jakiejś napinki do całej grupy, tylko w Lublinie osoba, która była zawiniła, sprawiedliwość na niej, można powiedzieć, że została dokonana. Również kontakt ze Śląskiem jeszcze był dosyć ograniczony, ale pamiętam, że bardzo dobrze wyrażali się chłopaki, którzy byli na Superpucharze w Białymstoku między Śląskiem a Górnikiem. To jest bodajże sierpień 87 roku. Też bardzo, bardzo pozytywnie się o Śląsku wypowiadali. Z Ruchem graliśmy na Olimpijskim we Wrocławiu, bo Ruch miał zamknięty swój stadion, nałożoną karę. 3 meczy u siebie mieli zagrać poza Chorzowem, grali na Olimpijskim. Wybraliśmy się na ten wyjazd w około 100 osób, z tego co pamiętam. Po przybyciu do Wrocławiu mój kolega, z którym wówczas na ten wyjazd ruszyliśmy, zauważył na holu dworcowym grupę kilku osób. No i mówi, chodź podejdziemy, zobaczymy, kto to jest. Chociaż obstawialiśmy, że to będzie raczej Śląsk niż Ruch, ale ten mój kolega z Tatar miał niezwykły dar do takich sytuacji. No i podbiliśmy do gości i mu pytamy się, skąd są. Okazało się, że Śląsk, że do nas nie bardzo coś tam są, że też czekają na Rucha. No, następne pytanie mojego kolegi było standardowe w jego wykonaniu. Gdzie można kupić prytę? Czyli tak jak u nas w tamtych latach nazywano tanie wino. No i jeden z tych kolegów ze Śląska poszedł z nami. Chwilę żeśmy tam coś porozmawiali o rzeczach ogólnych. Reszta grupy wyszła z dworca, no i gdzieś tam udaliśmy się we dwóch z tym kolegą w poszukiwaniu tego wina. W obcym mieście było to dosyć ryzykowne, no ale poszliśmy. Spotkaliśmy jeszcze jakichś tam kolegów
wrocławiaków. Także można powiedzieć, że gościliśmy się z nimi do godzin południowych. Udało nam się z przygodami dotrzeć na Stadion Olimpijski i okazało się, że tam inni też mieli jakieś różne kontakty, dosyć raczej sympatyczne z wrocławiakami. Po meczu była jakaś tam drobna integracja w okolicach dworca. No, wróciliśmy do Lublina. 2 miesiące czy 3 miesiące później Śląsk przyjeżdżał na nasz mecz do Lublina. My z tym kolegą moim z tater byliśmy zobowiązani, żeby się zrewanżować za sytuację, jaka nastąpiła na tym Stadionie Olimpijskim, że jakieś tam piwko trzeba postawić. Śląsk przybywał na ten mecz na rady. Pierwszą grupę, którą pamiętam, która wyszła z dworca, jeżeli mnie pamięć nie myli, był świętej pamięci Pluto z grupą małolatów, który ruszył z nimi na zwiedzanie Lublina. Później przyjechała reszta śląska, a koledzy, na których myśmy się mieli zrewanżować piwkiem, przyjechali wtedy z Warszawy, bo imprezowali gdzieś tam w Warszawie, czy gdzieś tam byli na jakimś wypadzie do Warszawy. Pamiętam, że opowiadali też, że byli na meczu Legii z Barceloną w europejskich pucharach. Była to końcówka września 1989 roku. Całą tą grupą ruszyliśmy na piwko. Padł pomysł, żeby pójść na to piwko do nieistniejącej już Czechowianki. Pogoda była piękna i tam przy tej Czechowiance dochodziło do integracji. Później był mecz na Alejach Zygmuntowskich, z tego co pamiętam, padł remis, a po meczu się rozpadało i integracja postępowała dalej na 1 maja, bo wtedy właśnie za taki internet nasz kibicowski, kibiców Motoru, służyła ulica 1 maja. Tam żeśmy się spotykali, tam przeważnie można było kogoś spotkać, czy dowiedzieć się, co się dzieje, gdzie jedziemy, jak jedziemy, kto przyjeżdża, co robimy w związku z tym. Ale wtedy żadnej jeszcze była rozmowa, na pewno było sympatycznie. Może były inne czasy, nie było to nazywane jakoś tam układ, zgoda, tak, śmak. Było dobrze, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Śląsk wyjechał wieczornym pociągiem. I następny nasz kontakt kibiców Motoru, z tego co kojarzę, chociaż ja na tym meczu nie byłem, miał przy okazji meczu Polska-Anglia w Chorzowie. Od nas była tam grupa chyba 20-30 osobowa i wtedy też Śląsk spotkali, ale siedzieli, walczyli na innych sektorach, bo to był dość specyficzny wtedy ten mecz. Jako ciekawostkę czy dygresję podam, że wtedy ostatni raz Kraków przyjechał razem na ten mecz jako grupa. Czyli nie wiem, czy sobie to potraficie w obecnych czasach wyobrazić, ale Krakowia z Wisłą pod flagą miasta Kraków przyjechała na mecz reprezentacji. I zmierzając do końca, zgoda została przybita. Gdzieś w połowie kwietnia graliśmy na wyjeździe we Wrocławiu. Ja tego na tym meczu nie byłem, ponieważ byłem w szpitalu
Najaczyckiego i pamiętam, że o tym wtedy myśmy mówili meczu jako o przybiciu zgody, bo po prostu chłopaki, kiedy wrócili z wyjazdu, przyszli do mnie do szpitala i jeden z kolegów mówi: przybiliśmy zgodę ze Śląskiem. Czy moja wersja jest prawdziwa, czy dobrze to wszystko pamiętam? Możecie dopytywać. Na pewno na meczu Śmiga na ostatnim wyjeździe widziałem syna z jednego z moich kumpli z tamtych lat, z 1 maja, który wtedy był, przyszedł do mnie do szpitala, i drugi kolega, który wtedy na pewno też był u mnie w szpitalu i opowiadał mi o tym. Pewnie przyjedzie teraz z obczyzny, a jego bratanek również był na wyjeździe. Także niech się chłopaki tam dopytają, czy mam dobrą pamięć, czy moja wersja jest taka. Chociaż to niewielkie ma znaczenie, chyba jako raczej ciekawostka taka, czy tak było, czy tak nie było. Od tamtej pory wiele różnych śmiesznych i akcji było, które gdzieś tam żeśmy się spotykali. Zgoda trwa i niech trwa mać. Ave motor. Był taki wyjazd Śląska z Polonią Warszawa, na który organizowaliśmy pociąg specjalny. I byliśmy pierwsi w Polsce, którzy pojechali specem na mecz zgodowy, no i sami sobie ten spec zorganizowaliśmy. Było nas prawie 400 motorowców, plus oczywiście Śląsk. I to właśnie na tym meczu jeden z kibiców Śląska dziubnął zgodową flagę u Polonii z Krakowią. Żeby jednak ten wyjazd mógł się odbyć, no to na kilka dni przed meczem do Warszawy pojechały delegacje kibiców Śląska i Motoru, aby tam oficjalnie zatwierdzić pismo i może przeczytam jego treść. My niżej podpisani, kibice Motoru Lublin i Śląska Wrocław, spotkaliśmy się dnia 25 września roku pańskiego 2006, by oświadczyć wszem i wobec całemu światu, co następuje. Od dziś niech wżdy narodowie znają, iż każdy fan drużyny z Lublina ma zaszczyt czuć się także i kibicem Śląska Wrocław, a każdy sympatyk Śląska ma prawo być dumnym, iż ma prawo się tytułować fanem Motoru Lublin. Tym samym Unia Kibiców najbardziej lubianych i kochanych klubów naszych miast, Lublina i Wrocławia, sami będąc fanatykami własnej jedenastki, mają prawo czuć się kibicami bratniego klubu. No i jedyny komentarz, jaki do tego pasuje. Drodzy kibice Motoru i Śląska, pamiętajmy o tym i pielęgnujmy tę piękną tradycję. Śląski Motor na zawsze w naszych sercach.